To jest kopalnia kontentu, powiedział Amy. Znaczy się Wojtek Gola versus Wariograf. O orientacji będzie. O. W dzisiejszym odcinku GOATS Wojtek Trzeba. Gola zmierzy się ze swoimi demonami z przeszłości i odpowie na pytanie. Nie, jesteś sam. Farnęga wymyślił tą wywodkę? Nawet nie wiedziałem. Może powiesz, że jesteś b***em, czy też będziesz kłamał, że nie? Jeżeli nie, to ci powiedziemy na wariograf. Dzień dobry, Co w duchu? Wojtku. Serdecznie. Robert Kostrzewa, studio Wariograf. To możemy przystąpić już do uzbrajania. Nie ukrywam, że wiele osób chyba długo na to Posłuchaj, czekało. Chłopcze. Dla mnie jest to też bardzo ważny odcinek, no ale jestem dzisiaj taki, no, jestem pewny swego, więc nie stresuję się aż tak bardzo. A ma i mam dziwne nadzieję, buty Wojtek Goła. Że wyjdzie to dobrze. Brzmi jakby nie był pewny. Wojtku, wariografu nie oszukasz. Przygotuj się na oczyszczenie. Obawiasz się pytań? Kto to ona? Nie, myślę, że będzie miał wszystko zielone. A ufasz mu w 100%? Tak. Jak coś to na wariografie, jak wszystko zielone, czyli że mówisz prawdę, to nie znaczy, że zdałeś to, bo na przykład zapytałem cię, zabijesz człowieka i się przyznasz, to nie znaczy, że dobrze, że to zrobiłeś. To tak jakby się cieszyć, że w dupę masz pozytywny wynik z testu, tylko że to był w dupę test na HIV. Najbardziej niż komukolwiek. Nie boisz się na przykład, że bo wiesz, taki miał wizerunek kobieciarza. No na przykład nie boisz się, że z innymi dziewczynami coś tam pisze? Jak to nie? Nie, ja się nie boję. Nie wiem. Jest lojalny wobec mnie. Nie, nigdy nie sprawdzam. Jest lojalny w 100% wobec mnie. Jestem tego pewna. Stanowcza. No ale jak mam być szczery, to... Tak, na GTA miałem na myśli, tak. Nie, Sofijka, ja kocham Sofijkę, ona jest właśnie... To jest ta jedyna, nie? W końcu znalazłem też taką bezpieczną osobę, mogę się przytulić do niej. Kompot stoi. Więc... To miło. Jestem gotowy. Ogólnie... W ilu procentach wariograf jest skuteczny, raczej w 100% nie? Nie wiem. Nie znam tych pytań, tutaj chłopaki przygotowali, ale nie ukrywam, że zobaczymy, jestem czy jest skuteczny. Jak wyjdzie, że jest biseksem, w sensie... Ale liczę, że na wszystko odpowiem. A nie przeszkadza ci różnica wieku? Ja jej nie odczuwam. Ile ona ma lat? Tak mało, nie dojrzała. Nie, po prostu. Może to ja jestem na tyle dojrzała. Ona ma 12, a Wojtek Gola ile? Zaczynam test. Proszę pozostać nieruchomo. Czy dzisiaj jest niedziela? Rogle Cassie grałem kiedyś tak. Jedynkę, czy bardzo dobrze. Czy zamierza pan odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania tego testu? Nie. Tak. Czy kiedykolwiek uczestniczył pan w bójce ulicznej? Mam mówić prawdę, to tak. W sumie nawet z Amadeuszem Ferrari wtedy. Idą kur... Weź telefon! Czy gdyby to zależało tylko od ciebie, czy pozwoliłbyś Marcinowi Dubielowi wrócić? Dziewczyna biseksa na kamerkach pracowała? Iść do fame? To jest jego dziewczyna tamta? Ej, nie pisz tak. A, dobra, ty respektujesz regulamin. Kogo? Dobra, skupiam się na filmie, bo znowu będą mnie wyzywać, że nic nie oglądam, tylko czytam emotki z czatu. Weź telefon! Ojcze! Czy gdyby to zależało tylko od ciebie, czy pozwoliłbyś Marcinowi Dubielowi wrócić do fame? O kurde, pewnie powie, że tak, niestety. Next. Czy gdyby to zależało tylko od niego, czy pozwoliłby Dubielowi... Masz odpowiedzieć tak albo nie, w dupę, wiesz o tym? ...Dubielowi wrócić do fame. Mhm. Next. Dał next. Zbyt kontrowersyjne pytania, żeby na nie odpowiedzieć. Znajdą się zwolennicy, którzy będą za, którzy... Ja prywatnie lubię Marcina Dubiela, ale wolałbym na ten temat się nie wypowiadać. Czy miał pan więcej... Czyli tak, no, w skrócie. ...więcej niż 200 partnerek seksualnych? Zbyt prywatne. Powinien zapytać partnerów, w końcu to... Co? Przepraszam. Ja dbam o swoją prywatność, o takie rzeczy nie będę. Wojtek Gola zgodził się na ten program. Wojtek Gola wie, że to program z wariografem. Wojtek Gola wie, jakie będą pewnie pytania. Wojtek Gola ostatecznie odpowiada next na co drugie. Znaczy każde jak na razie. Czyli? Git. Będę rozmawiał na wariografie. Ogólnie to ja się dziwię, że on się zgodził na taki odcinek. Ponieważ dba o prywatność i to no, takie pytania. A to z Dubielem to mega lajtowe. A ty, to... ty, ale...
Jeżeli naprawdę dymał 200 osób, skoro jest, wiesz, to naprawdę jakby on by to... W sensie, co jeżeli on nawet nie wie, bo już... Rozumiesz? No to jest masa ludzi. Przecież mogę odpowiedzieć, nie wiem. Chyba, że liczy. Nie wiem, no dupa. No 200 osób, ja pierdzielę, no. Co ty uważasz? No ale jak to... To jest popieszone, no. To dużo, nie? Też. Czy kiedykolwiek spóźnił się pan na ważne spotkanie? Tak. Czy gdybyś mógł zapakować swoją partnerkę seksualną w dyby, zrobiłbyś to? W co? A w... Co to za... Jedna orgia to z 20. A w ilu uczestniczył? W sumie racja. Tak. Tak. Czy gdybyś mógł zapakować swoją partnerkę seksualną w dyby, zrobiłbyś to? Tak. Tak, powaga. Popłakała się? To moje. Twoje? Moje. Cię nie dziwię. Nie wiem, bo on lubi zabawki. A ty nie? Nie. Czemu? Znaczy, spoko są, nie? Ale nie wszystkie. W dyby średnio. Czy... Ty może jego dziewczyna nie wie, co to są dyby. Niech sobie zagra w twierdzę, tam na początku było. Pomidorami rzucali w typa, co był w tym. Brał pan kiedyś seks z jakąś dziewczyną i towarzyszył ci zawodnik Fame? Co? Next. Tak. Ja wiem, o kim mowa. Wtedy jeszcze był zawodnikiem. To oznacza, że był trójkąt? Nie wiadomo, czy trójkąt. Bo tego nie wiem, ale na przykład był on i zawodnik Fame i uprawiał seks z jakąś i nie wiem, czy tam była jeszcze jej koleżanka i ona uprawiała seks z drugim, ale zbijali piątki, nie? Coś... Okej. Okay. Czy kiedykolwiek był pan zatrzymany przez policję? Tak. Koniec testu. To nie był. Zostać nieruchomo do momentu spuszczenia powietrza z mankietu. Ty nie byłeś? Kłamiesz. Masz dzisiaj czerwone światełko na wariografię. Widzę, że jeśli chodzi o te pytania, to dużą reakcję spowodowały tą bójkę uliczną. Tak, tak. To było takie pierwsze pytanie, tak jakby jeszcze byłem. Rozumiem. No podobnie też było z tym pytaniem o Marcina Dubiela. To jest dla mnie taki temat wrażliwy. Nie chcę rozmawiać w ogóle o tematach, które były w ostatnim czasie. Będzie taki, Mariusz? Bo myślę, że u wszystkich to budzi duże emocje. Nie ma tu złotej odpowiedzi, a poza tym ja też nie chcę swoje dawać, bo to są moje prywatne przemyślenia. Mhm. To mi się nie chce dzielić. Wyniki, które przeanalizowałem, świadczą o tym, że mówił pan prawdę. Mhm. Nie wprowadzał pan w nich w błąd. Tak było, czy...? Tak było. Tak było. Wszystko, co odpowiedziałem, to była prawda. Tak też tutaj nam pokazują wyniki. Będziemy mogli przejść... Dobra, dawaj poważne pytania. Czy jesteś biseksem? W sensie, jakby każdy jest równy, tyle chcę powiedzieć. Przypominam, że na część z pytań proszę odpowiedzieć celowo kłamiąc, czyli są to pytania o rzeczy, które miały miejsce, wydarzyły się, ale ja pana proszę, żeby pan celowo wprowadził w błąd w nich. Dobrze? Zapytam się, czy kiedykolwiek, to proszę wówczas skłamać. Dobrze. Napompuję mankiet. No dobra, Sofii, nie? Ogólnie jakby, bo gadać o tych zabawkach, nie? No. Używacie jakby zabawek? No tak. Ja ich na przykład. A to już strefa prywatna. Strefa prywatna, no. ale gdyby. No mi się wydaje, że jest XXI wiek i każdy używa zabawek. W ogóle ja nawet nie dealuję z tym, że to jest coś złego, nie? Mówię, że nie, to... Nie, no. Sofii, tylko nie dawaj się podpuszczać za bardzo. Ja się nie podpuszczam, ja tylko mówię, że... Znaleźliśmy farmę kontentu lepszą. Zaczynam test, proszę pozostać nieruchomo. Czy uważasz, że Boxdel chce zemścić się na Wardędze? Tak. Nie. Zawahał się. Zawahał, ale ten. Ciekawe, czy to prawda. Wydaje mi się, że nie.
Gadaliśmy o tym czterokrotnie. Ale może ci nie wierzy on. Może mi nie wierzyć, no. Czy uważasz, że Ksaju... Mogliby go spytać, ile jest płci? Obrażał cię w rozmowie z Natalią z zazdrości, że wybrała ciebie? Płucne. Kto? Czekaj, to on się z Ksaju bił o tą dziewczynę? Tom? Była rywalizacja? Jezus Mario, co się odpieprza? Tak, powie. Tak, powie. Tak. Mocne. Mocne. Czy kiedykolwiek ściągał pan na egzaminach? Nie. Jak nie? Szczerze, nawet teraz czy ściąga. Był najbardziej zboczony w Goats? Nie. Ja uważam, że tak. Izak z Wydol. Czy ufasz całkowicie Boxdelowi? Nie. Nie. Rozłam. A ty, Wojtko? Widzowie, braci się nie traci. A jeżeli się traci, to nie... To coś tam dalej. Ale myślę, że ja ufam mu bardziej niż on mnie. O, może w ten sposób. Że on jest bardziej godny zaufania. No, to prawda. Niż ja jestem godny bardziej zaufania. A mi ufasz w pełni? Ufam, no. A ty mi? Nie. Bardziej ci ufam niż jeszcze niedawno temu, ale dalej nie w pełni. Mi się wydaje, że żaden z tych ludzi sobie nawzajem nie ufa w 100%. Oni są gorsi niż politycy, rel? Wiem, o co chodzi. Każdy coś tam na kogoś szykuje. Zaufanie trzeba zasłużyć, tak. Przede wszystkim. Czy kiedykolwiek wyniósł pan coś ze sklepu nie płacąc? Nie. Koniec testu. Już? No jak? Trudne pytania były? Nie. Niektóre takie śmieszne, specyficzne. Nie spodziewałem się. Jeżeli chodzi o... pytanie, czy uważasz, że Boxdel chce zemścić się na Wardędze? Czy to pytanie sprawiło jakieś trudności? Tu się pan też zastanawiał. Zastanawiałem się. Mm-hmm. Wydaje mi się, że nie. Mm-hmm. Ale nie mam 100% pewności. Tu też nie ma takich wskaźników, żeby pan wprowadził w błąd przy tym pytaniu, więc jest tutaj jako prawda. Nie, nie mam interesu w ogóle, już patrząc na taki interes biznesowy albo coś, żeby mi to ale dobrze zrobił. Ale taki personalny na przykład. Działasz przy fejmie, nie ma w tym sensu po prostu. Natomiast przy pytaniu ile o ściąganie na egzaminach, przypomniał pan sobie wówczas coś, o czym pan pomyślał? Myślę, że nie ma osoby w życiu, znaczy może są takie osoby, które by nie ściągały kiedykolwiek. No i tu wprowadził pan w błąd, tu pan skłamał. Pytanie, czy Izak był najbardziej zboczony w Goats? Myślę, że, szczerze myślę, że nie. Co ty... No, nie może, bo jest ze swoją kobietą. No, bo to nie wyklucza drugiego, nie? Ale myślę, że nie jest najbardziej zboczony. Kłamstwo. Nie, szczerze nie jest najbardziej zboczony, ale nie wiem. I nie ma takich wskazników, że pan tu jednoznacznie wprowadza w błąd, także myślę, że... Tu mamy jeszcze Boxdela, naszego zwydola Sylwka, mamy mnie. Pytanie, czy ufasz całkowicie Boxdelowi? No. Kiedyś pracowałem w sklepie, nagle wszedł potężny biseksualny włodarz, niewymawiający R. Zabrał malboraski, hubę bubę. Powiedział i tak ci nikt nie uwierzy i wyszedł bez płacenia. Ja pie... Ty w sumie ta. Uwierzyłbyś to? A co jeżeli to prawdziwa pasta? Nie ufam niestety. Chciałbym, ale nie ufam. No i tu również nie wprowadził pan w błąd. Powiedział pan prawdę. Musimy nad tym popracować, Michał. Długa droga przed nami. Myślę, że to najdłuższa droga. Sofii, a czy ty uważasz, że Boxdel jest dobrym człowiekiem? Uważam, że każdy człowiek jest dobry dla bliskich sobie osób. A jeżeli... A mąż, który bije żonę i dzieci, ale czasem kupi czekoladę, ale gorzką, ale też Coca-Cola, ale to jest cola tęczowa za 40 groszy, ale naleje do szklanki dzieciom, ale te szklanki są zrobione ze starych zniczy, ale napije się też z nimi,
ale nie da im się też wtedy napić. Za dużo pytań, zero odpowiedzi. Jeżeli osoba po prostu nie jest blisko, no to, to może się zachowywać tak, jak chce wobec tamtej osoby. A ty jesteś dobrą osobą? Jak uważasz sobie? Powiedziałbym, że jest dobry. No i git. O, właśnie takie pytanie, czy chciałbyś mieć przyjaciela? Ale ich kontroluję. Tylko jakbym był tą prawdziwą taką wersją najbliższą, nie? Tak jak dla Ulfika na przykład, nie? A jak to było z tym wyniesieniem? Miałeś ciężkie dzieciństwo, nie. To ja byłem tym starym. Ja pierdolę. Liket. Płacąc, coś pan sobie tutaj przypomniał, jakąś sytuację, bo tu... Liket. No, reakcje pokazują, że... I raz w jednym ze sklepów była bardzo duża kolejka. Na chłopski rozum, dobry siomek. No ta. Dobra, cicho, oglądamy już. Jak ty. Tylko jakbym był... tą prawdziwą taką wersją najbliższą, nie? Tak witam, that's not me. A jak to było z tym wyniesieniem ze sklepu, nie płacąc, coś pan sobie tutaj przypomniał, jakąś sytuację, bo tu no, reakcje pokazują, chyba że... tak, Rukaszu. W jednym ze sklepów była bardzo duża kolejka i wyniosłem taką, dwie nakrętki takie do śrubek, bo potrzebowaliśmy wtedy. I wtedy jakby to była rzecz, którą za mało lata faktycznie wyniosłem, ale to kosztowało chyba spadek groszy. I złodziej. No ale ślad pamięciowy pozostał już po tym zdarzeniu. Pamięta pan to do tej pory? No i tu wyszło pan, że pan... Z 20 lat minęło. Tak, i tu wyszło, więc... że pan skłamał przy tym. Przyniosę tam te pieniążki z 50 groszy, czy to było mniej, ale... Inflacja. Znowu chcesz okraść. Też właśnie takie śrubki. Ja oddaj 2 złota. Kilka razy tam na przykład bułkę zjadłem w sklepie i nie dowodziłem za nią. No miałem ziomka, co ja na przykład... Ty... Ja miałem tak, że jak były te rzeczy na wagę w Auchan, to brałem do ryja normalnie. Te rzeczy w sensie, bo poza tym też, w sensie... Pojedki czosnkowe, które już kosztowały. Liket znowu. I na przykład dwie, dzień dobry, biedronce, śniadanie za friko. Przy tym pytaniu, czy uważasz, że Ksali obrażał cię w rozmowie z Natalią zazdrości, że Much. U ciebie to były jakieś wątpliwości, bo tu... Nie było wątpliwości. Tak... Wiedziałem, jakie on ma podejście po prostu... Pamiętam, jak mój ziomek ukradł Energola, chowając go w gaciach. Do Natalii jestem przekonany, że to był powód na początku, który... Znam kolegę, co do dupy małpki chował. Niego gdzieś tam... Przemycał. Zaskoczyło mnie pytanie trochę jakby, nie? Przemyt małpek. To była szczera odpowiedź z pana strony. Dobra, oglądamy. Wiem, że on bardzo tam wypisywał, chodził, kręcił się, obserwował. I jak mu powiedziałem po prostu, że gdzieś tam znam ją. Czekaj, o czym teraz mowa, bo znowu nie słuchałem. Jeśli po prostu do Natalii jestem... Były jakieś wątpliwości, bo tu... Nie było wątpliwości. Wiedziałem, jakie on ma podejście po prostu... A Oksajo to mówi, tak? Do Natalii jestem przekonany, że to był powód na początku, który u niego gdzieś tam... Tylko zaskoczyło mnie pytanie trochę jakby, nie, że... No i tu była szczera odpowiedź z pana strony. Już od dłuższego czasu wiem, że on bardzo tam wypisywał, chodził, kręcił się, obserwował. I jak mu powiedziałem po prostu, że gdzieś tam znam ją, to jego reakcja była bardzo wymowna. I na podstawie tego jestem w stanie ocenić, że mówi prawdę. Przejdziemy w takim razie do... kolejnego testu. Proszę pozostać nieruchomo. Czy kiedykolwiek zażywał pan narkotyki? Nie. Już kłamie? Dobra, wyszło, czy że kłamstwo. Miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Co powie? Nie. Czy jest pan biseksualny? Oho! Nie. Już kłamie. A to nie wstyd. Czy kiedykolwiek popełnił pan wykroczenie? Nie. Czy gdybyś miał nagle stracić cały majątek? Żadnego nigdy? Nawet na drodze na przykład? Zrobiłbyś... Co? Nie jechał nigdy na gapa? Czy kiedykolwiek popełnił pan wykroczenie? Nie. Czy gdybyś miał nagle stracić cały majątek, ale uratowałby cię seks z mężczyzną, zrobiłbyś to? Jakie pytanie? Twojego kolegę ugryzł wąż.
wsiura, nie? Wyjścisz jad? Nawet jakby jadu nie było. Mocno mu zadałem, nie? Nie. Aha, Wojtek Gola oficjalnie jest homofobem. Rel? Coś złego z facetem raz. Nie wiem, chyba luz, nie? Potem odbudowywać wszystko od zera? Tak? No. Czy podniecają pana mężczyźni? Nie. Czy kiedykolwiek brał pan sterydy? Na pewno. Nie. Koniec testu. Nie no, postać nie... dobra, tupę. Czy on kłamał na każdym pytaniu? Nie troll. Uchomo do momentu spuszczenia powietrza z mankietu. Które z tych pytań panu największe problemy sprawiły? Żadne. Zastanowiłeś się nad pytaniem, czy gdybym miał stracić cały majątek, czy uprawiałbym seks z mężczyzną? Mhm. Natomiast myślę, że gdybym to zrobił, bym się... On pomylił nie z tak, no. Do końca życia źle z tym czuł, a... Pieniądze to tylko pieniądze, a które możemy i tak zarobić. I myślę, że ważniejsze jest to, jak spojrzymy rano na siebie w lustro i będziemy się dobrze czuli z samym sobą. Tak, widać było, jakby to pytanie pracowało w panu. Zastanawiał się też pan nad tą odpowiedzią. Natomiast w momencie, kiedy pan już odpowiedział jakby zdecydowanie, to te reakcje no, wskazują na to, że mówił pan prawdę. No to pytanie, okej. Okay, jeśli chodzi o pytanie, czy miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Tu jakby od razu pan nie miał żadnych wątpliwości, konkretnie pan odpowiedział. I ta odpowiedź... To jest bez sensu, że ja w ogóle to coś muszę robić. Boże, co się... Nie, widzowie. Co się dzieje? Ale odpowiedział pan prawdę, wiem. Panie Wojtku. Nie skłamał pan w tym pytaniu. Zaprzeczył pan i to jest prawda. Za sekundę. Czemu on płacze, że tego nie zrobił, jak była okazja? Czy o co chodzi? No chwilę, zaraz skończymy, jak pan będzie mówił. Muszę chwilę odpocząć. Okay. Nie no, żartuję, Wojtek, no w dupę, co się stało? U niego to aż tak bardzo... Wojteczku. Ile to trwa? Nie, mu to siedzi. Wykopki tylko robią to, nie? On nie jest homofobem, ani osobą, która nie ma z tym jakiś problem i tak dalej, tylko on po prostu nie jest biseksualny, jest hetero. Ej, serio, pamiętam jak za czasów w telewizji tam babcia kupowała te takie reklamy, to Jowo i tak dalej. I wie o większości ludziach, tych takich celebrytów z dawnych lat było, czy są naprawdę gejami krypto, nie? Krypto gejami. O wszystkich były takie plotki praktycznie. I oni serio wszyscy płakali przez to? Tak jak Wojtek Gola teraz? Co za różnica, co to by mówił jakiś ktoś? Czy ty jesteś krypto gejem? To naprawdę aż tak ludzi boli? Zamiast się przyznać tak jak ja. Kurde, znowu zlikowałem. Jezu, ja dzisiaj za dużo likuję, widzowie. Nie, już chyba kończę streama. A ludzie wciskają mu to, że jest biseksem, nie? Wiesz, nikt z nas nie wie na przykład, jak fajnie. Jego mama się z tym czuje. Mem. I co? Okej, po robocie. Ale słyszysz? No, Wojtek, spokojnie. Ale nie, to jest... Tak już na poważnie, to jest ciekawe, że naprawdę boli go to, że ludzie tak gadają. To mi się wydaje trochę absurdalne. Bo czemu tego boli aż tak? Z jakiego powodu? Jakie jest źródło tego, że to go boli? Czy aż tak cię to boli, że Wojtek Gola chce uczciwie być tym? Że ja mam po szczerze, że są takie wątpliwości w ogóle na stole mnie to... No ale masz to już za sobą, nie? Ja wiem, odczepią. Prawda, boli. Nie no, ale nie wiem, no bo już tak pomijając te wszystkie ciśnięcie beki z tego, to jestem ciekawy, naprawdę, czemu aż tak bardzo Wojtka Gole boli jakaś absurdalna rzecz w tym przypadku. Że no jeżeli on nie jest biseksem, no to czemu tego boli, jak se ludzie tak powiedzą, bo tego nie rozumiem. Nawet jakby był, to co z tego, no to przecież jego sprawa.
Co za różnica. Po prostu nie wiedziałem, że we mnie tak siedzi, nie? No, właśnie bardzo. Jakby... A to co, że jak usłyszałeś, że powiedziałeś prawdę, to zeszło ciśnienie, ja tak? Ja wiedziałem, że, ja, że powiem prawdę, ale... Ale do mnie doszło może, że wiesz, że... Może też zeszło ciśnienie, ale też do mnie doszło, że jakby stary, że siedzi to we mnie mocno, że... No. Że to jest... Stary, że ludzie potrafią tak cię mówić. To ja tak miałem tak samo i też się raz spłakałem, jak mi mówili, że zajebał hajs na schroniska. No domyślał się i to jest stary... I wysyłali mi przez rok zdjęcia psów, co zdychają i tak samo miałem reakcję. No dobra, ale to jest różnica w dupę pomiędzy psychicznymi ludźmi, co robią coś takiego w Ardendze, a pisanie bisek samotkich. Ja pierdzielę. Mimo wszystko jest różnica. Nie wiem czemu Wojtek Gola aż tak się tym przejął, ale no co no. Różne rzeczy różnych ludzi dotykają. No. Tak bywa. No to jest straszne, bo jakby ja jestem tolerancyjny. Ja jakbym naprawdę, gdybym stary chciał stary umówić się z tobą na randkę i uprawiać z tobą seks, to bym powiedział, że jakby lubię chłopaków, że robiłem coś. Nawet szkoda słów w ogóle, ludzie potrafią być... Ale wiesz, no taki jest internet, ja się z tym pogodziłem. Teraz jest gorszy, ale to musisz właśnie, wiesz, skorupa musi ci twardnić. Ja wiem, stary, wiem. Po prostu się działo to we mnie widocznie, nie wiem. W dupie z tym Golą, stary, kiedy będzie Far Cry 5 stawiony? Nie wiedziałem, że tak będzie się działo, więc jakby spoko. Fajnie, że nie jestem biseksualny i tyle. Najśmieszniejsze jest to, że będą takie memy, stary, nie? No. Że ty jesteś prawdziwym gigaczadem, że ty się rozpłakałeś, że jestem pół hetero. Ta, no. Nie no, ale serio jest to ciekawe, że na taka w sumie rzecz nijaka tak naprawdę, jakby spojrzeć z boku na to. Może tak kogoś ruszyć, nie? Ciekawe to jest. Coś tak abstrakcyjnego, bez znaczenia w ogóle, może tak kogoś ruszyć. Nie. Tak będzie. I taka szczera, kurwa, Sigma Bale. Mnie też by ruszyło? No ja bym ciebie ruszył, bo jestem taki, jakbyś to powiedzieć. No napiszę motkę, nieważne. A się działo to. Wojtek to mask, a co? To pytanie o wykroczenie. To policja za przekroczenie prędkości. I nowy powód do płaczu. Teraz będzie wnerwiony, że Wardęga mu ciśnie. Nie jeszcze jest wykroczenie, ale no jest. Tu się zgadza, bo... Każdy ma taki temat, że go ruszy. No tak, na pewno tak jest. Tylko ciekawe jest to, że jakby taki... Jakby tak pomyśleć, absurdalny i bez znaczenia w ogóle rzecz, nie? To jakby się ktoś z ciebie śmiał, jakby się śmiali z Wojtka Goli, że... Nie wiem, nosi białe koszulki, tak jak tu, a nie zielone. I on by płakał i mówił, wiecie, najgorsze to jest, że ja naprawdę jestem daltonistą i nie wiem, jak wygląda zielona koszulka. Rozumiesz? Takie zdupy to jest, jakby bez sensu w ogóle. To wygląda tak, jakby ktoś mu jakby ktoś powinien powiedzieć Wojtkowi, ty słuchaj, ale co, to jest jakieś pieprzenie o niczym. I on by powiedział w końcu może tak, ty w sumie masz rację. I stałby się 100% gigaczadem. Przy tym pytaniu rzeczywiście bo nie miałby pan skłamał. Słabej strony. Na pytanie, czy jest pan biseksualny, nie miał pan żadnych problemów z odpowiedzią na to oho. Na pytanie. Odpowiedział pan szybko, pewnie i konkretnie. I reakcje są niskie, nie wskazują na to, żeby pan mógł skłamać. Powiedział pan prawdę przy tym pytaniu. Czyli nie jest pan biseksualny. Nie jest pan bi. Natomiast duże zmiany widzą zaszły przy pytaniu o sterydy. Pan już stwierdza, że tu wprowadzał pan w błąd, kłamał pan. Zdarzyło się. Jakiś cykl sobie zarzucić. No tak, i to jakiś nawet cyklik. Gdzieś tam ten pierwszy cykl się pojawił w moim życiu. No dobra, a jesteś teraz na bombie? Teraz nie mam fotografu. Jestem czysty. Ale czyli można cię nazwać teraz osobą naturalną? Nie, naturalną nie. Nie naturalną, tylko jakby to powiedzieć bise...
Znowu przeze mnie Wojtek Galandzie płakał całą noc, przepraszam. Tylko, że wiecie co, ktoś mówi, że jak bierzesz stenydy, to się nie liczy, że to jest takie, wiesz, na pewno pomaga to, ale to nie jest tak, że wiesz, to jest ciężka praca. Ale jest to jakoś tam znaczący dla pana temat. Wojtek popłakał się, bo okazało się, że nie jest bi, ale przez to, że mu tak mówili, to sam w to uwierzył i niepotrzebnie... Nie no. Co ty w dupę piszesz? Co ty na tym czacie piszesz? No nie mogę. Ale naprawdę, widzowie, w sumie co za różnica by to było, gdyby on był serio biseksualny? Co za różnica w sumie? A nawet jakby był gejem, co za różnica? Nawet jakby, nie wiem, cokolwiek, co za różnica? On i tak ten, no. I to wyszło w trakcie badania. Pozostało nam jedno pytanie, czy podniecają pana mężczyźni? Kłamał pan. W tym pytaniu prawie żadnych reakcji nie było. Mówił pan prawdę. Czy tak też jest w rzeczywistości? Tak, to szczerze mogę powiedzieć, że jakby nigdy nie podnieciłeś na widok mężczyzny. Że nagle bym zobaczył i... A ciekawe, czy istnieje alternatywny świat, w którym istnieje prawdziwy biseksualny Wojtek Gola na wariografie i się go pytają, czy jest pan w 100% hetero? I też jakby łza pociekła. Wiesz, ludzie mnie oczerniają w internecie. Ten, ja jestem biseksualny, a piszą jakieś głupoty. No wyobraź sobie taki świat alternatywny. Byłoby to absurdalne. Identyczna sytuacja jak tutaj. To jest tak debilne rzeczy. No ciekawe, że aż tak go rusza to, nie? On musiał się chyba dużo naczytać o tym, no bo skąd on by to wziął? Ja nawet nie wiedziałem, że to jest aż taki głośny temat. Ja myślałem, że jest tylko taka emotka na Twitchu, tak po prostu. I nawet nie wiedziałem, że to opiera się na czymkolwiek. Myślałem, że jest o niczym, jak większość emotek. Tak jak AH66, tak po prostu, że istnieje taka emotka. Niebotkiej sytuacji, z wyjątkiem Izaaka. No i tak też jakby potwierdza to badanie i ten test. Jednoznacznie wskazania są tutaj, że mówił pan... Może, Andrzej, no, może masz rację. Nie jestem biseksem. Jesteś. Żartuję, Wojtek, nie przejmuj się tym. Dziękuję. Także dziękuję bardzo za badanie. Tak. Dziękuję również. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję również. Jak się cieszy, że wariograf oszukał. Teraz to dopiero będą pisać po tym odcinku. Ludzie, przyjadę mi, że zepsułem grę. Grasz? Mogę zagrać, ale zagrajmy w inną grę. Nigdy w życiu nie pomyślał wtedy, że pójdę na wariograf. To jest jakiś cykl, ten film, jak tak patrzę. Chłopy zorganizowali w klubie go odcinek z wariografem, żeby ogarnąć, czy ich ziomek nie jest biseksualny. Za czasy, nie? Boxtel, Bogd wariograf, obejrzałbym, no. Też byłoby dobre. Szacun dla Wojtka, że pozwolił na wrzucenie momentu swojej słabości, pokazał, że prawdziwi mężczyźni też mają uczucia. Wzięliście Wojtka, który ma na ten moment najmniej za uszami. No ta. Wzięli, żeby z głowy odcinek z wariografem, żeby żaden z nich nie musiał iść. Rel? Nie no, Wojtek Gola to jest taki typowy pocieszny wujek. Nic złego nie robi. Nic dobrego. Po prostu sobie istnieje. Jest milionerem tak po prostu. I się cieszy. Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, 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 słyszę strzek! Słyszę strzeki, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki, słyszę